Witam Was serdecznie, to jest kolejny odcinek Obliviona, a my przechodzimy już powoli do dalszego zwiedzania tego zamku Wykrywacz, który w sumie musimy odbić z rąk tych potworów. No, zawsze chciałem pobawić tą główką. Okej, to było idiotyczne. No i wchodzimy. Tylko zrobię sobie zapis, żeby potem nie było jazdy. I jesteśmy. Łe, jeden skampik. Łe, ja myślałem, że tutaj będzie jakiś klanfir co najmniej. A tutaj tylko jeden skampik. No dobra, no ja na to przystaję. No cóż, hrabie mu się już raczej to wszystko nie przyda, tak więc wezmę sobie buty. Szatę też ma dość ciekawą. Okej. Trzeba poszukać jego skarbów, bo na pewno to jakieś skarby ma. Czy wybrać to wino? Chyba nie. Chyba nie ma sensu. Nie jest rocznikowe, tak więc nie ma co brać. O, złoto. Tutaj oczywiście nic, jakieś wiśniackie stroje. Co to ma być? Przecież to jest hrabia. O, tutaj coś jest. Jakaś gablotka. No, niestety pusta w środku. Aż, o. To bierzemy, bo to jest już rocznikowe. Tutaj jakieś owoce. W sumie to możemy brać bez żadnego ryzyka, że będziemy potem posądzani o kradzież. Można to uznać jako zdobyczne. Okej, to idziemy do gościa. Tego strażnika. Znaczy tego kapitana straży. Oj, troszkę widzę. Rzeczywiście było niemiło tutaj. Ale dziwne jest to, że nie widać tutaj trupów strażników tego hrabiego. To jest chyba jakieś niedopracowanie ze strony twórców. No bo powinno coś takiego być, no. Bez kitu. Skoro oni się tutaj zabarykadowali w tej twierdzy, to z pewnością powinno być tu trochę strażników. Okej. Where is the count? Why is he not with you? No bo nie żyje, no człowieku. We were too late. If only we'd gotten here sooner. This is indeed a dark day for all of us left. But I thank you for risking your own life to help us. Did you find the Count's ring by any chance? Jasne. At least this is safe. Thank you. I shall make sure it is protected for the time when a new Count is crowned. Here, take this. I have no use for it. I'm tired of fighting. It may serve you. No dobrze, dziękuję ci, ale ja tego nie uniosę, cholera jasna. Coś będziemy musieli wywalić. Co wywalimy? Na pewno wywalimy ten miecz na razie. Bo na nas czeka inny miecz. Cholera, zniknął trup. A nie, to było w innym trupie. Wybaczcie. Już myślałem, że nam zwiał trup razem z naszym mieczem. A to by było niezbyt miłe z jego strony. O, tutaj jesteś. Witam. Dziękuję ci. Chociaż i tak będziemy musieli coś ci oddać. Co ci oddamy? Co ci oddamy? No szczerze, to nie mam pojęcia, co możemy mu oddać. O, to mu oddamy. To też. Te mięsa krabie też. Coś tu może będzie jeszcze. No niestety nie. Tak więc uzbrojenie. Wywalimy ten łuk, bo on nam się tak mniej przyda. Okej, to idziemy teraz do
dokąd idziemy, to już jest koniec misji. To musimy spotkać się z tym chłopakiem, którego mieliśmy odeskortować. On będzie ukryty prawdopodobnie w tej wiosce tych ocalałych. Ojej, oj, to miasto rzeczywiście troszkę jest zniszczone, troszeczkę. Ale gdzieś w zanadrzu będę miał moda, w którym będziemy odbudowywać to miasto. To jest całkiem ciekawy mod, który nie dodaje tam żadnych takich momentów, w których możemy po prostu sobie zbytnio nabuzować tą postać, żeby potem się za łatwo grało. To nie jest taki mod. Dlatego ja bardzo chętnie sobie go zainstaluję jeszcze raz i zagramy w to, bo ja w sumie nigdy do końca go nie wykonałem. On się nazywa bodajże Kwacz Rebuild. Znaczy Rebuild się powinno czytać chyba. Okej. I teraz już jest brama blisko. No i to miasto odbudowane było całkiem niezłe, moim skromnym zdaniem. Chociaż nie mam pojęcia. Nie wiadomo, jak wyglądała architektura tego miasta, bo trudno rozpoznać to po tych zgliszczach. Oj, te mury też styrane trochę. Ale machina obleżnicza w końcu tutaj była. Dziwne, że ta brama się zachowała. No ale to prawdopodobnie wynika z tego, że Oblivion, silnik Obliviona jest troszkę ograniczony i trzeba było zrobić zamknięte miasta. Okej, zgramolimy się tutaj skarpą, bo będzie szybciej. Okej, jesteśmy. I tam już widać ogniska. Tylą się. Oj, wysoko skaczesz teraz, mój bohaterze. Żebym go nie uszkodził zbytnio. Trzeba tak uważać troszkę. Ale śmieszna ta łysina tego gościa i te białe włoski. W ogóle kolorystycznie do siebie nie pasują. O, tu jest. Danger, you say? You came here to tell me this. Explain yourself or leave me alone. There are many others here who actually need your help. Yes, I'm a priest. Do you need a priest? I don't think I'll be much help to you. I'm having trouble understanding the gods right now. If all this is part of a divine plan, I'm not sure I want to have anything to do with it. Okej, okay. Czyli no już traci powoli wiarę w bogów, jeśli nie znacie angielskiego, albo po prostu nie chce wam się czytać. Okej, okay, no to jest plan, my jesteśmy jego częścią. What plan? What are you talking about? I prayed to Akatosh all through that terrible night, but no help came, only more Daedra. What can you possibly know that would help me make sense of this? Jesteś synem Uriela Septima, człowieczku. Emperor Uriel Septim? You think the Emperor is my father? No, you must have the wrong man. I am a priest of Akatosh. My father was a farmer. Przecież ty nie znasz swojego ojca, dziadku. Znaczy, dziadkiem to ty w sumie nie jesteś. An entire city destroyed to get at me? Why? Because I'm the Emperor's son? I don't know. It's strange. I think you might actually be telling the truth. What does this mean? What do you want from me? Musisz ze mną iść. You destroyed the Oblivion Gate, they say. You gave them hope. You helped them drive the Daedra back. Yes, I'll come with you to Wainan Priory and hear what Joffrey has to say. Lead on. Okej. No niestety, nie poprowadzimy go zbytnio, dlatego że to już koniec odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie bardzo. Zobaczymy się już wkrótce. Cześć, czołem i na razie.